Język angielski jak prawidłowo użyć zwrotu szanuję pana panią ciebie po angielsku część pierwsza formalnych zwrotów powiedzenia szanuję pana panią ciebie można używać w różnych kontekstach na przykład w kontekście zawodowym w oficjalnym liście lub Przemówieniu. Używając formalnych zwrotów powiedzenia: Szanuję pana, panią, ciebie w środowisku zawodowym, ważne jest, aby mieć świadomość relacji między zaangażowanymi osobami oraz poziomu formalności wymaganego przez sytuację. Pisząc list formalny, Ważne jest, aby używać odpowiedniego języka i tonu. Tego wyrażenia należy używać w sposób szczery i odpowiedni dla odbiorcy, a list powinien być napisany w sposób pełen szacunku i uprzejmości. W przemówieniu należy wziąć pod uwagę ton i kontekst. Najlepiej użyć formalnych sposobów powiedzenia. Szanuję Pana, Panią, Ciebie, w sposób odpowiedni dla odbiorców i okazji. Proszę powtarzaj za mną. I am deeply invested in our relationship. I am deeply invested in in our relationship Jestem głęboko zaangażowany w nasz związek I hold you in the highest regard I hold you in the highest regard Cię najwyższym szacunkiem. I am truly grateful for our connection. I am truly grateful for our connection. Jestem naprawdę wdzięczny za naszą więź. You have a special place in my heart. You have a special place in my heart. Mas szczególne miejsce w moim sercu. I have deep respect and admiration for you. I have deep respect and admiration for you. Mam dla Ciebie głęboki szacunek i podziw. I have strong affection for you. I have strong affection for you. Mam do ciebie silne uczucie. I appreciate and value our relationship. I appreciate and value our relationship. Doceniam i cenię naszą relację. You are an important person in my life. You are an important person in my life. Jesteś ważną osobą w moim życiu. I hold you in high esteem. I hold you in high esteem. wielkim szacunkiem. I am grateful for your presence in my life. I am grateful for your presence in my life. Jestem wdzięczny, wdzięczna za twoją obecność w moim życiu. That's all for today. See you later, Poland. You stay classy. That's all for today.